Zacznijmy od tego, że powrót do Polski nie był w ogóle planowany i tak naprawdę to wynikło z sytuacji, którą odczuwa cały kraj i nie tylko. A Olimpia no, była, że tak powiem, najbardziej konkretnym klubem i, i dosyć szybko doszliśmy do porozumienia. Czy wiadomo, jaki, jaki jest cel i, i w jakim miejscu znajduje się teraz Olimpia? Tak, jest, jesteśmy gdzieś tam na dole i celem jest utrzymanie, a, a tak naprawdę. Z meczu na mecz, poprawianie jakiegoś stylu gry, który chcemy wypracować, i, i jak najszybciej wspięcie się gdzieś tam do góry tabeli. znam, znam paru chłopaków, gdzieś tam mieliśmy wcześniej kontakt, szczególnie z tymi, z tymi wspogoni, a, a reszta zespołu no, kojarzy się z ligi. Większość, większość chłopaków jest, jest jakiś znanych, z tych starszych przynajmniej, więc. Więc aklimatyzacja przebiegła już, już pomyślnie. Drużynowe no to jak najszybciej uciec z tego dołu, a indywidualne no to praktycznie jak, jak każdy zawodnik z meczu na mecz i z treningu na trening poprawiać swoje umiejętności i, i stawać się tym lepszym zawodnikiem, jeżeli, jeżeli jeszcze, jeszcze można, a moim zdaniem każdy może się rozwijać. Niezależnie od, od tego wieku i od czasu. Jest taki okres jak, jak każdy, tak? Jest, są ciężkie treningi, przygotowujemy się do tego, żeby, żeby w sezonie być, być gotowym na te, na te obciążenia meczowe. Tak naprawdę to, to nie jest nic nowego. No, taki jest okres ten zimowy, że, że do ciężkiej pracy trzeba się przygotować i, i trzeba ją trochę polubić, bo, bo to nie jest przyjemny czas, a, a wysiłek jest ciężki.